Dobra, czyli zostało mi tutaj miejsca na telefonie, muszę też trochę, nie za dużo miejsca jest, na 16 minut jeszcze coś tam usunąłem na szybko. No i tak jak mówiłem, składanka. Opowieści o agentach, tam jednego na drugiego, no to są prawdziwe na tyle, że każdy z nich jest agentem tej samej linii, czyli jest wersją wytworzoną na innym poziomie, czy na innym źródle tej samej postaci. Lub jakimś odbiciem skorelowanym również z innymi sygnałami z naprzeciwka, bo tak jak mówię, obserwujemy się nawzajem, każdy sygnał jest, że tak powiem, wysyłany i coś tam dodatkowo kreuje. Czy to wpływa na zachowania, czy to... Ale zachowania też odzwierciedlają się również w wyglądzie i takie różne dodatkowe informacje, tak jak mówiłem, żebyście mieli to samo dziecko i byście wsadzili to w dobre warunki i bardzo złe, no to to w dobrych warunkach bardziej szczęśliwe będzie, ładniejsze po, załóżmy, połowie życia, nie? Bo to, ale mówię, od rozwoju tam, gdzie się kształtuje forma, ale ta forma się kształtuje cały czas, bo wiele osób zmienia też ten wygląd tak teoretycznie, niby niezauważalnie, ale to jest związane też z koncentracją na innej wersji, czy wynikiem dodatkowych jakichś tam sygnałów, które tam krążą i docierają tak czy siak do punktu. No i to są podstawowe informacje, które są potrzebne do rozgryzienia, że tak powiem, w czym my tu żyjemy. No i te informacje, które Marek Podlecki u Petera, u Etera przedstawił, nie, że tak powiem. Chociaż brzmią dziwnie i sam Eter tam no nie bardzo, że tak powiem, może niby w to uwierzyć, ale tylko dlatego, że też jest na z innego poziomu i na razie po prostu zapoznają się wszyscy ze sobą, ta cała linia. Czasami są przyciągnięci, tak jak mówiłem, niby tą negatywną emocją, ale to jest z powodu tego samego ładunku i różnicy potencjałów. Także to jest to samo, nie? Co z tym lubieniem się i nielubieniem osób, które często teoretycznie jak niby się nie lubią, to się przyciągają cały czas, ale no dochodzi do różnych takich sytuacji, czasami nieciekawych, bo jest ta różnica potencjałów i ten mniejszy potencjał zawsze będzie tam do... Tak jak z tymi pieskami kiedyś. Ja to już dawno temu tłumaczyłem, ale mamy małego pieska i dużego pieska. Ten mały zawsze bardziej szczeka, bo uwagę, że tak powiem, skupia, ale no to jest to samo, co zwykła nawet rozmowa, czy jakikolwiek inna forma kontaktu, jakichkolwiek różnych innych beingsów, gdzie każdy teoretycznie jakiś tam kontaktów innych szuka, więc to też jest jakaś forma energii, więc też jest to uwaga, załóżmy, nie? No to mówię, ale to jest wynikowa, która się rozkłada już w związku z sygnałami ogólnie tu w konstrukcji na zachowania w formie, nie? Która jest wytworzona, czyli jakby to na ładunki rozłożyć, to będzie zupełnie inaczej niż forma, która już powstała i według tych sygnałów operuje. To mnie tak to się odbywa. Ale można to wszystko rozkładać też na ładunki, takie proste przykłady. Będzie łatwiej to zrozumieć. No i najlepiej najprostszą wersję zawsze przedstawiać. Przy okazji energy drink. Dzisiaj mamy ładne słoneczko, tylko akurat nie widać. No nie widać, bo aparat jest taki, jaki jest. Ale coś tam widać, że jest ładna pogoda, to najważniejsze. Także warto wychodzić w dobrym i w złym nastroju, w ładnej i w złej pogodzie, w nocy i za dnia. Bo tak jak mówiłem, to też jest forma zbierania, że tak powiem, energii z otoczenia przez żywą istotę. Ale to jest to samo, co w tych urządzeniach różnych, nie? Co tam mówiłem kiedyś o tej dywersyfikacji i tak dalej, i pobieraniu potencjałów z otoczenia, i które i tak czy siak sygnały płyną, także nie jest to zbytnie wykorzystywanie. Tylko problem przy urządzeniach już jest taki, że można zwiększać pobór mocy z otoczenia, jeżeli nadal bazujemy na bardzo dużych różnicach potencjału. Przypominam, nie
tworząc większej różnicy w separowanym środowisku, na przykład w urządzeniu, co już likwiduje ten problem. Z ludźmi tak nie jest, chociaż czasowo czasami jest, jak się, że tak powiem, można też tak robić, nie? Ale to tylko do czasu uzupełnienia i teoretycznie jest chwilę pobranie i wyrównanie z otoczeniem, bo ta energia jest produkowana w ludziach cały czas. To jest ten taki plus. No i przyjrzenie się też temu, że tak powiem, procesowi, no to pomaga zrozumieć też dodatkowe informacje, które kiedyś tam były przekazywane. No i tyle, nie? Tyle. No już niedługo, mam nadzieję, coraz więcej osób będzie składać rzeczywistość, no i będzie wiedziała, dlaczego opowiadanie tam, kurwa, prosimy panie, kurwa, premierze czy innym sremierze, kurwa, żebyście się odzwali, bo my tu mamy petycję do was, no nic nie wniosą. Bo często jak nie macie kontaktu, to powinniście się cieszyć i zrozumieć, że możemy tworzyć własną warstwę i albo ich przyciągać, albo odpychać, czyli dać im przeminąć, ale mówię, no to i tak zwiększy sygnał, umożliwi większą komunikację i potem każdy będzie mógł, że tak powiem, dobrowolnie się przyłączyć do tego, co będzie tworzone. Na razie każdy walczy między sobą, żeby tam przetrwać. To jest ta różnica, nie? Tak jak słyszę, że chce... Politycy często używają haseł takich pociągających tłumy. Chcemy walczyć o wolną Polskę, chcemy walczyć o to, chcemy walczyć o tamto. No to jak chcecie walczyć, no to wszyscy już przegraliście, nie? Bo żadna walka nigdy nie skończyła się, wojna nie skończyła się w walce i zawsze wszyscy przegrywają, tracą na tym. Obojętnie o co by ta walka nie była, bo tracimy czas na walkę. Coś tu mam. Tak zwaną. A zamiast zająć się robieniem tego, co tutaj mamy robić, nie? Tak jak obserwacja tego wszystkiego i no mówię, to te sygnały też są potrzebne, pomagają czasami odepchnąć, czy przyciągnąć, czy zapoznać się z danym problemem. To tłumacz, rozkładałem to w starych odcinkach, tam też warto zobaczyć czasami dla tych, ale no mówię, nie trzeba się aż tak bardzo zagłębiać, to jest tylko dla takich faktycznie pożeraczy hardkorowych treści, którzy no chcą wiedzieć więcej, ale w większości wystarczą podstawy, jednak musimy się rozwinąć, żeby te podstawy zrozumieć, jak działa ten świat i ta multiwymiarowa projekcja fraktalna, gdzie jest fraktalna, gdzie jest teoretycznie fizyczna, że beingsy są wszyscy w jednym polu i teoretycznie oddziaływanie jest, ale już nie takie jak między fraktalami, poziomami. Ale to jest to, co mówiłem, nie? To jest to, co mówiłem z tym trzymaniem wrogów blisko też i różnicy potencjałów, gdzie odległość w jednym źródle dwóch sparowanych punktów jest, że tak powiem, różnicą potencjałów, więc mocą projekcji. No i to też są podpowiedzi do procesu kreacji, który jednak zachodzi, kurde, tak jak mówiłem, że co nie znaczy, że wcześniej jak środowisko było lżejsze, i była tylko dana gęstość, bo tak było kiedyś, że proces nie trwał w tę stronę, że z tej energii stworzyła się ta materia, nie? Bo kiedyś wszystko było bardziej energetyczne i, że tak powiem, bardziej się utrwalało. Jak zaczynaliśmy od ładunku, to był ładunek, no i potem środowisko się, tak, że tak powiem, zapisywało, zbierając różne sygnały, no i tworząc jakiś scenariusz, nie? To jest to, co mówię, że mogą się materializować i dematerializować. No i to są też ważne podpowiedzi, bo dematerializacja i materializacja rozwiązuje nam problem dodatkowych, że tak powiem, rozwiązań na zagospodarowanie tutaj naszych odpadów, które produkujemy w nieograniczonej ilości tylko po to, żeby udawać rozwój i biznes. No ale jeszcze do tego trzeba poczekać. Na razie trzeba się zająć wyjaśnianiem głębszym większej ilości osób, o co tu chodzi i dlaczego nie ma sensu czekać na te wszystkie różne, że tak powiem, postacie, zwracać się do ministrów, premierów i tam różnych tych. Ja próbuję się kontaktować, bo jednak kontakt z takim, którego wy obserwujecie, czy tutaj obserwuję, no przyniesie więcej, szybciej skutek na tym źródle, co odbije się również na tamtych, nie? Czyli tutaj samo próbowanie nie jest błędem. Tylko jak już są wskazówki i podstawy do pewnych działań i już wiedza też o odcięciu, no to można wykorzystać to, żeby stworzyć faktycznie coś, co ma sens, nie? Niż pytać się pana ministra, czy ktoś może się leczyć trawką,
Bo też były takie paranoje, żeście wysyłali listy do tego, ale to też jest dobre, nie? Bo to może była nawet jakaś jedna z jego wersji, która sama się siebie pyta, jako że jest tak poograniczona umysłowo i boi się wszystkiego, no to nasłuchała się w telewizji z innego małego źródła, że ty musisz się pytać tego ministra, czy ty możesz się leczyć, czy tamtego, kurde, czy możesz się nie leczyć, załóżmy, ale cokolwiek, nie? No załóżmy, kurwa, no już tak jak kiedyś podawałem, będziecie się pytać, czy możecie się iść, że tak powiem, załatwić delikatnie, ale chciałem powiedzieć, użyć innego słowa. No pierdnąć nie będzie trzeba, nie będzie można bez pozwolenia, jak tak dalej pójdzie. Ale to pozwolenie nie jest potrzebne, jest potrzebne tylko wam, w waszych głowach. Nie. To jest wasz mentalny problem, który musicie wy sami, kurwa, poukładać. I dopóki sami nie zaczniecie wszyscy myśleć, no to będziecie chodzić po durną poradę do większych debili niż ta większość, która chodzi właśnie po takie porady. No i będziecie otrzymywać równie debilne porady, nie? A efekty z tego będą tak debilne, że potem będziecie jeszcze mieli poważniejsze problemy. Także no, jedyne ograniczenia, jakie są, no to jednak tutaj, żeby ktoś nie myślał, że jak niektórzy są obserwowani w tym jednym małym źródle i mają małe pole i sobie grają dla siebie scenariusz, żeby nie myślą, że tu wszystkie pola są takie małe i że nie ma tych beingsów, które po prostu, że tak powiem, oni czasami znikają, ale do czasu, gdzie tam jeszcze nie jest takiego, nie ma takiego, załóżmy, negatywnego rozwoju, no to są, jest szansa, że to się zmaterializuje i że się rozwinie. Nie, to taki, kurde, jest plus niby, bo to jest tylko szansa, nie? Mówię, to mamy szansę w młodym pokoleniu, które już będzie po pewnych scenariuszach z tego odwrotnego kierunku. Tu dobiję do 16 minut, bo tu mi odlicza, że tylko tyle miejsca mam, także też dobra funkcja. Tak patrzałem, czemu tam odliczało. Także jeszcze 4 minutki, bardzo krótko dzisiaj, połączę to dwa, czy tam jeden i druga część. No i wrzucę zaraz, jak tylko wrócę ze spacerka. No ale jednak jeszcze przejdę się do sklepu, więc nie tak szybko. Także warto zobaczyć odcinek ostatni u Etera. I mam nadzieję, że oni wszyscy, Eter, Ator i te wszystkie inne postacie, kiedyś połapią, że są beingsami z tej samej linii, w różnych wersjach, w różnych stadiach rozwoju, z wynikowymi również swoich ruchów, bo tam kiedyś podpowiedzi były do różnych osób, żeby się zainteresowały różnymi tam, tylko mówię, to chyba źle odebrane było, bo to też nie chodzi o to, żeby przekazywać jakieś tam kierunki zainteresowań personalnej osoby, tylko zasady. Oklaski mam. A nie, jak ktoś przechodził, akurat klaskał. Tylko zasady same, także przekazywałem tam zasady, żeby, tak jak mówiłem, że konstrukcja też zależy od kontaktów, czy są dobre, czy złe nastawieni. Jeżeli są te same ładunki, no to jedna osoba będzie tyła bardziej i wtedy mogą się pojawić dodatkowe problemy zdrowotne, których nigdy nie zbadają, bo nie będą nigdy przepuszczać, a znowuż porzucone i brak wiedzy o tym, no to może przynieść też negatywne skutki, co nie znaczy, że przyniesie tak negatywne skutki, jak niby leczenie tego niby problemu. Nie, omawiałem też to wcześniej, mówię tutaj ogólnie o odporności i tak dalej, co jest związane z teorią o AIDS i tak dalej. I tutaj dużo partach ma kobieta i mężczyzna, którzy są w związku homoseksualnym według systemów energetycznych, ale jednak, że tak powiem, tym, co się nazywa, tym nie homoseksualnym wedle budowy fizycznej. No i to przynosi zły efekt, ale może też przynieść dobry, jeżeli nauczą się kierować tą energią podczas kontaktu lub będą dołączać różne dodatkowe źródła, żeby zbijać ten nadmiar. Nie? No i to jest też, tutaj tak jak mówię, tu chodzi tylko o konstrukcję, żeby dobrze wyglądać, żeby to umieć wykorzystać, znać zależności, dlaczego tak, a nie inaczej. No i żeby się lekko, łatwo i przyjemnie żyło. Nie? No i jest to możliwe, jak się wszyscy obudzicie, a jak nie, no to te osoby, które tam jeszcze się nie budzą, no to będą cały czas walczyć. Dobrze, że ci, co tam już zaczęli trochę walczyć wcześniej, że tak powiem, no to już łapią mniej więcej, o co chodzi. Nie? Tak jak Podlecki, tak jak Eter i tam Ator i te wszystkie inne postacie,
Zięba i cała ta gama z NTV i tych innych pobocznych i tych nowych kanałów i jasna strona, nie jasna strona mocy, chociaż jasna strona mocy to też jest wartościowy kanał, chociaż tak jak mówię, uważajcie co tam słuchacie, bo tam jest dużo treści, które też mi się nie podobają, ale wynikają też tylko z nastawienia i wysyłanych sygnałów, które tam gdzieś są odbierane. Ale jasna strona jest dobre, dużo fajnych informacji, także warto lajkować te kanały, zresztą u mnie na ulubionych znajdziecie fajne, jak zobaczycie moją listę, ulubione filmy tam na tym, no to możecie znaleźć też kilka fajnych kanałów, które jeszcze może nie znacie, a jeżeli szukacie dalszych odpowiedzi czy tam dowodów na to, co ja mówię, no to znajdziecie, jak będziecie mieli otwarte oczy i trzeźwy umysł, to znajdziecie. No i zostało 10 sekund, także to było na tyle. No i do usłyszenia w następnym odcinku.